Pragnę najserdeczniej powitać wszystkich słuchaczy Radia Koncao w moim kolejnym muzycznym felietonie. Przed mikrofonem Agata Zakrzewska. Przygotowałam dziś dla Was przepiękny manifest legendy gliwickiego punk-rocka, a mianowicie zespołu Śmierć Kliniczna. Oto utwór o znamiennym tytule Nienormalny Świat, zarejestrowany w 1983 roku. Wspomniałam, że jest to manifest, bowiem w warstwie literackiej mamy bunt przeciwko otaczającej nas rzeczywistości. Na płaszczyźnie zarówno problemów globalnych, jak i problemów egzystencji jednostki. To wszystko dąży do konstatacji zawartej w refrenie, która brzmi: bezsensowna przyszłość czeka, ty po prostu olej ją. Dwa ostatnie słowa, olej ją, zostały kilkakrotnie sugestywnie powtórzone dla wzmocnienia przekazu. Wbrew smutnym wnioskom zawartym w tekście, muzyka jest w mojej opinii radosna. Nie brakuje tutaj bowiem wpływów stylistyki reggae, a i partia wokalna brzmi moim zdaniem jasno i pogodnie. To, co słyszymy jednak najpierw, to wstęp instrumentalny. Słychać dwie melodie, które rozbrzmiewają równocześnie. Pierwsza mroczna, z lekka orientalna w partii basu. Druga natomiast śpiewna, subtelna w partii saksofonu, dźwiękowo antycypująca to, co wydarzy się w refrenie piosenki. Obie melodie spotykają się na melancholijnym motywie, wykonując go równocześnie. Z czasem do tych pięknych melodii dołącza perkusja, początkowo dyskretna, bowiem słyszymy jedynie tamburyn. Z czasem jednak pojawiają się znacznie bardziej ekspresyjne, perkusyjne uderzenia. Majestatyczna, opadająca saksofonowa melodia zwiastuje zupełnie nową muzyczną myśl. Słychać łagodne saksofonowe dźwięki, żarliwy puls sekcji rytmicznej oraz ostre, kunsztowne, z lekka grzechoczące gitarowe akordy. No właśnie, akordy, które rychło stają się akompaniamentem względem partii wokalnej, bowiem nadchodzi pierwsza zwrotka. Konstrukcja zwrotki jest prosta. Mamy dwa zwięzłe motywy, każdy zwieńczony wykrzyknieniem na samogłosce O, i ten schemat powtarza się kilkakrotnie. Nienormalny świat, o, za pieniądze mord, o. Tak jak wspomniałam, powtarza się to. Chleba ciągle brak, o, kryzysowy mrok, o. I tak sobie właśnie ekspresyjnie i prosto zwrotka przepływa. Bez zbędnych instrumentalnych przerywników naszym uszom ukazuje się refren, który od pierwszego przesłuchania wzbudził moją konsternację, bowiem już pierwszy akord nieoczywisty jest dla zasadniczej tonacji piosenki. W refrenie padają wykrzyknienia pełne nadziei. Nie rozpaczaj, nie uciekaj, e! No właśnie, tutaj z kolei mamy wykrzyknik wokalny na samogłosce E. Świat osiągnął samo dno, bezsensowna przyszłość czeka, o. A tutaj słychać melancholijny, opadający motyw na samogłosce O. Co pojawia się później? Puenta. Ty po prostu olej ją. Słowa olej ją powtarzają się kilkakrotnie i dążą do kulminacyjnego powtórzenia zwieńczonego przepięknym ornamentem. Olej ją! Dalej naszym uszom ukazują się znajome akordy, które doprowadzają nas, tak jak poprzednio, do kolejnej zwrotki.
W drugiej zwrotce zawieszam ucho na transakcentacji. Opinię masz złą, o, ponurą masz twarz, o. Na słowie ponurą akcent nieoczekiwanie pada na ostatniej sylabie, co brzmi moim zdaniem bardzo ekspresyjnie i intrygująco. Skłamałabym, jeśli rzekłabym, że w refrenie, który pojawia się po drugiej zwrotce, nie zaobserwowałam żadnych muzycznych zmian, bowiem po słowach świat osiągnął samo dno pojawia się przepiękny wokalny motyw na samogłosce o. O, o! Innych zmian w refrenie drugim nie dostrzegłam. Dalej królują już tylko dźwięki instrumentalne z przewagą saksofonu, bowiem przy akompaniamencie sekcji rytmicznej oraz ostrych gitarowych akordów saksofon wykonuje jazzujące, rubaszne, wręcz rzekłabym z lekka wodewilowe melodie. Najbardziej zachwyca mnie tutaj fragment, który rozbrzmiewa przy dystyngowanych dźwiękach perkusji. Ponadto wielokrotnie powtarza się ten dźwięk w partii saksofonu i brzmi to moim zdaniem bardzo wirtuozowsko. Wygrywa łagodność, bowiem saksofonowe melodie kołyszą nas subtelnie aż do całkowitego wyciszenia. Mamy więc kontrast, bowiem w tekście mnóstwo wykrzykników, jakże ekspresyjnie zaśpiewanych, ale jednak cała piosenka kończy się nastrojowo. Jestem jak zwykle niezmiernie ciekawa, drodzy słuchacze Radia Koncao, jak podoba Wam się buntowniczy manifest zatytułowany Nienormalny świat z repertuaru gliwickiego zespołu Śmierć Kliniczna. Jeśli tylko macie ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, proszę Was w tej kwestii o znak sygnał w komentarzach. A tymczasem do usłyszenia za tydzień!